dwie rzeczy mocno zachęcały nas do obejrzenia tego serialu. Pierwsza to ci sami twórcy, którzy odpowiadają za Sherlocka Holmesa, a drugi to to, że stoi za tym BBC. A BBC to właściwie ten skrót można czasami rozszyfrować jako będziesz miał dobry serial. Właściwie to... No tak, to trochę na siłę to rozszyfrowałeś. Taki lekki suchar. Tak? No trochę tak. No ale coś za tym jest, prawda? Że no, goście, którzy zrobili świetnego Sherlocka. I rzeczywiście tutaj te dwa nazwiska bardzo ważne przy okazji obu tych seriali, czyli Sherlocka wspomnianego przez ciebie i właśnie Draculi, czyli te dwa nazwiska to Moffat i Gatiss. I oni rzeczywiście no, znani są już z tego, że potrafią odkurzyć i odświeżyć i właśnie spojrzeć na nowo na takich bohaterów, którzy właściwie no, wydawałoby się tak wyeksploatowani, że już nic nowego nie można z tym zrobić, to z nimi zrobić, tak jak w przypadku Sherlocka, prawda? Mhm. Potrafili ożywić bohatera i stał się on zupełnie nowy, stał się nam bardzo bliski naszym czasom i rzeczywiście to się udało, przynajmniej no, może poza tymi ostatnimi odcinkami, ostatnim sezonem, to generalnie był to bardzo dobry, ważny, nowatorski serial. Może taki spoiler mały naszej recenzji, mam wrażenie, że końcówki im nie wychodzą, tak? Tak. Końcówki no, ale, nie wychodzą. Zobaczmy, czy nam wyjdzie końcówka. No tak, ale zobacz, w przypadku Draculi oni na początku, to też spoiler, nie przenieśli go do współczesnych czasów. My jesteśmy właśnie w XIX wieku, jeśli dobrze liczę wieki, ale to chyba tak, bo to jest 1800... Tak, tak, XIX, bardzo dobrze popisałeś. Czyli w XIX... Zdumiony naprawdę. Czyli mamy XIX wiek, mamy zamek, mamy to wszystko, tak, to mamy, tak, dokładnie, tak. Znaczy to mamy w pierwszym odcinku, tak jest rzeczywiście oldschoolowo i taki rzeczywiście taka gotycki horror, tak jakbyś powinno i to są takie nawiązania rzeczywiście i bardziej wierni tutaj są i prozie, do której się odwołują, czyli właśnie do Brama Stokera książki i no, w ogóle do tradycji, prawda, właśnie do tego mitu Drakuli. Tutaj mamy właśnie rzeczywiście ten zamek, który zresztą kapitalnie jest pokazany, no, te labirynty, tak. Dla pobudzające wyobraźnie, mroczne, fascynujące zdjęcia i to rzeczywiście świetnie rozegrane z te wnętrza, zresztą wnętrza w ogóle są rozgrywane w tym serialu kapitalnie, o tym pewnie jeszcze powiemy, no bo tutaj nie tylko zamek. No i właśnie, i w tym pierwszym już odcinku przecież mamy no, pewne zaskoczenie, bo zanim dojdziemy do Drakuli, zanim on się w ogóle pojawi na ekranie, to co my widzimy? No mamy przesłuchanie. Mamy przesłuchanie. I takie nietypowe przesłuchanie, tak? Mamy siostrę, mamy zakonnicę. I mamy prawnika, który pracował u Drakuli, który no, wygląda na... Mocno zmęczonego i bardzo chorego i... Właściwie trudno określić też jego wiek, prawda? No, dosyć już tak trochę nawet demonicznie staro. No i właśnie od tego przesłuchania się to wszystko zaczyna. Bardzo mi się podoba to, co zakonnica ma w torbie, tak? Zamiast tam widać, czego się można spodziewać. No i właśnie, i tu mamy, to jest takie pewne zaskoczenie, ale generalnie rzeczywiście, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, tu trochę jest tak no, dość konwencjonalnie o Drakuli, bo potem właśnie przenosimy się, można powiedzieć, w retrospekcji przenosimy się właśnie do jego zamku i tutaj też dzieją się ważne rzeczy. Znaczy wiesz, powiedziałeś typowo, ale nietypowe jest to, że właśnie my to wszystko jakby oglądamy oczami, jest to interpretacja prawnika, to tego co prawnika, on pamięta. Tak, z tym rozmawia właśnie zakonnica, tak. Więc to też jesteśmy w jego wspomnieniach, to się często powtarza, że tutaj nie masz typowej akcji, tak. nietypowo wszystko to, co widzisz, tylko to jest cały czas, zwróć uwagę, przez pierwsze dwa odcinki, to jest tylko opowieść czyjaś. To prawda. Jesteśmy w cudzym umyśle. Natomiast rzeczywiście, wiesz co, i powiem ci, że jak już trafiliśmy w tych retrospekcjach do tego zamku, to na początku myślałem, że to będzie taki horror z cyklu będę chciał się schować pod koc, bo to takie, wiesz, tu przeleci nietoperz, tu skrzypną drzwi, tutaj gdzieś coś mignie. Tak, lustro się rozbije, prawda? Tak. I takie chwyty były, które właśnie no, znane są w ogóle z horroru, takie klasyczne, typowe. Ale prawda? Takie nie w... ale zrobione. Tak, ale takie nie wprost, ale wiemy, że coś się gdzieś zaraz może wydarzyć. To oczekiwanie wiadomo, że jest bardziej więcej wywołuje strachu i niepokoju, niż jak zobaczymy coś kawanałowe, no, ale później... Wjeżdża old school, tak? I tak mamy, jest w takim starym, dobrym stylu żywe trupy, wampiry, wszystko tak jak powinno czy być, jak na tacy, czy nie umarli, jak oni tam mówią. No, gdzieś zacząłem coraz częściej odwoływać się do i mieć skojarzenia z Francisem Fordem Coppolą i tamtym Draculą, że z klasą Gary Oldman, prawda? No tak, tam było bardziej romantycznie i tak słodkawo nawet, choć strasznie też, prawda? Ale... No tutaj Dracula też jest bardzo elokwentny. Też romantyczny, o nim zresztą powiemy, bo to też czy on jest romantyczny? Klesa Banga. Czy on jest jaki? Czy on jest romantyczny? No, bywa na pewno uroczy. Może tak. Jest przerażająco uroczy, jest magnetyczny, ale jest zwierzęciem. Uwodzicielski, demoniczny oczywiście. To wszystko jest w tej roli, oczywiście Kles Bang, powtórzymy jeszcze raz to nazwisko pewnie dzisiaj. I tutaj powiedzieliśmy o tych wnętrzach, że zamek, że
tak dalej, labirynty, no wiadomo, ale też tam świetnie rozegrane zostało wnętrze klasztoru, prawda? Tak. No też gra, też kapitalnie. Tutaj z kolei w tym drugim odcinku klaustrofobicznie na statku, to wszystko rzeczywiście też robi to wszystko niezłe wrażenie. I ten drugi odcinek, mam wrażenie, że to jest takie też, oczywiście kino grozy, oczywiście to takie trochę jest wszystko oniryczne chwilami i tak dalej, tak jak powiedziałeś, ale no jednak trochę tutaj to też przypomina trochę po prostu film czy książkę kryminalną, prawda? To jest trochę takie połączenie grozy z Agatą Christie, prawda? Coś ma z takiego detektywistycznego. Tak, jak morderca jest wśród nas. Tak, właśnie, giną kolejne osoby na statku, prawda? Ale bardziej mi się to przypominało te szachy właściwie takie intelektualne, czy rozmowy, zagadki szachy z zakonnicą, tak? Cały czas. Tak, tak, w ogóle pojedynki między tymi właśnie bohaterami, czyli właśnie między Draculą a Agatą Van Helsing, bardzo taką nietypową zakonnicą. Zbieżność nazwisk zupełnie nieprzypadkowa. Tak, bardzo nietypową zakonnicą, dość zaskakującą, tak jak się dokładnie wsłuchamy, tak, sarkastyczną, bardzo pewną siebie, taką ciekawą, bardzo kapitalnie też zagraną, też warto powiedzieć, że zagrała ją Dolly Wells. I tutaj ten pojedynek rzeczywiście, no to jest, chyba to są te bardzo mocne fragmenty akurat tego serialu. Ale jeśli mówimy o drugim odcinku jeszcze, to trzeba powiedzieć, że no już tutaj się zaczynają niestety schody dla mnie. Znaczy w tym sensie, że serial trochę łapie zadyszkę. To znaczy mam wrażenie, że po prostu... w ogóle są takie momenty w tym serialu, to są chyba te gorsze momenty, kiedy właściwie zupełnie jesteśmy wytrącani właśnie z tego. Nie boimy się, nie zaczyna nas, przestaje nas interesować. Czyli właściwie to są te momenty, kiedy trochę jesteśmy chyba trochę przeładowany jest różnymi elementami niestety. Nie wiem, czy się z mną zgodzisz, ale wydaje mi się, że są te momenty, kiedy rzeczywiście, i one się zdarzają często, nawet w pierwszym odcinku to się zdarzały, najczęściej chyba w drugim i trzecim już, wtedy, kiedy mamy wrażenie, że wtapiamy się w tę akcję, a tu nagle zmiana stylu, tempa, coś się dzieje, coś zgrzyta. W drugim odcinku nie, ale w trzecim, bo do tego zmierzamy. W tym trzecim to najbardziej. Bo tak, to już drugi w ogóle... odcinek, większy grzech, tak, większe tam były grzechy inne, właśnie takie przeładowanie w pewnym momencie. Znaczy to jakbyś już ten kończył 2-3 razy, prawda, się kończył ten drugi odcinek, już w pewnym momencie nas to zaczyna trochę nudzić. No tak, no i dochodzimy do trzeciego odcinka, który no tutaj, żeby go zareklamować, możemy powiedzieć, że gdzieś są jakieś lekkie skojarzenia z Czarnym Lustrem, ale bardzo lekkie. Tak. Ale sam w sobie, no zobacz. Przenosimy się powiedziałeś... do XXI wieku, tak, przecież tak, Dracula, tak. Jak sobie radzi z Dracula ze smartfonami, możemy tak. Zobaczyć. Prawda? No ale powiedziałeś, że panowie odkurzają stare teksty, o twórcach, tak. Że odkurzają stare teksty i to się udało im z Sherlockiem, czyli przenieśli go do współczesności. O tyle przeniesienie Drakuli to no, było dosyć karkołomne i nie do końca udało się zachować ten klimat, który był w pierwszym i w drugim odcinku. Mhm. No gdzieś to zaczyna gdzieś ocierać się tak. O groteskę. Tak, tak. Znaczy oczywiście to wszystko jest tak, że tutaj mamy, zresztą świetne momenty, kiedy to balansuje trochę między takim właśnie kinem grozy, a jednocześnie jakieś elementy tutaj są czarnego humoru, ten właśnie sarkazm siostry, prawda, taka ironia. No oni w ogóle, zresztą też jest dowcip ten Dracula, no tutaj. Tak. To jest taki troszkę taki angielski dowcip tutaj cały czas gdzieś tam się przemyka i pojawia. No i cały czas te gra słów tam tak, jest. Tak, gra słów. No wiesz, no powiedzenie o tym, że jakby przez wypicie krwi on przejmuje jakby wiedzę i wspomnienia danej osoby, on tutaj powiedział, że zdownloadował, prawda, kogoś, tak? No to więc cały czas jest ta gra słów, wiesz, tak, taka do współczesności nawiązująca. Swoją drogą, wiesz, to, że zrobienie selfie może powiedzieć tobie więcej niż spojrzenie w lustro, to też jest ciekawy pomysł, tak? No. Tak, ale to jest też ciekawe, że tutaj to się zmieniało na przestrzeni właśnie lat, prawda? To też świadczy o naszym, to jest taka, ja myślę, taka szpila trochę włożona też naszym czasom, prawda? Że kiedyś Dracula, no tutaj nie wiem, czy będzie spoiler, czy nie spoiler, wszystko jedno, kiedyś Dracula na samym, znaczy w tych pierwszych odcinkach, prawda, no żywi się wybranymi ludźmi i ich krwią, no, po to, żeby na przykład, nie wiem, przejąć jakąś wiedzę, prawda, wykształcenie, język, akcent, nawyki, prawda, i tak dalej, prawda? Arystokraci, ludzie, coś tam, wiadomo. A tutaj w tym ostatnim odcinku jest trochę już inaczej. Jak się tak patrzymy na to, dlaczego interesuje się tą osobą, a nie inną, prawda? Dlaczego chce mieć jej krew? To tutaj wyraźnie jest ten ukłon właśnie w stronę dawnych czasów. Teraz okazuje się, że ważniejsza jest właśnie w tej kulturze obrazkowej, w czasach tej kultury obrazkowej, ważniejsza jest ładna twarz po prostu. Ładna tak. Twarz. Albo jakieś absolutnie chore fascynacje, prawda? Fascynacja śmiercią i tak dalej. No takie mamy czasy. I też o tym. I to jest taka dosyć ciekawa też refleksja w tym trzecim odcinku, kontrowersyjnym według mnie i pewnie też ciebie, jak słyszę, według ciebie też, trochę nieudanym, ale jednak taka ciekawa refleksja dotycząca naszej kondycji w tej chwili i naszego wieku, że właśnie no gdzieś jesteśmy w takim jakimś
w dziwnym miejscu, no, znaczy gdzieś doszliśmy do ściany, że no, liczy się przede wszystkim ładna twarzyczka i chore fascynacje. No tak, aczkolwiek wiesz, po horrorze to nie oczekiwałbym głębokich myśli. Ale diagnoza tu jest. Diagnoza jest, natomiast no, jakby to nie zmienia to faktu, że ten trzeci odcinek kompletnie nie skleja się z tymi dwoma poprzednimi, jest zupełnie inny i nie ma tam już... Trochę się skleja, znaczy w tym sensie, że oczywiście mamy dopełnienie i pewne wytłumaczenie tego, co było w pierwszych, padały pytania w pierwszych pierwszym odcinku, drugim i te pytania no, znajdują odpowiedź właśnie, znajdujemy odpowiedź w tym trzecim odcinku pod sam koniec. Finał według mnie jest niezły, wbrew temu, co niektórzy twierdzą, że jakiś taki jest przekombinowany. Chyba no, dosyć też ciekawy i fajnie zakończony. No to czyli dobrze się bawiliśmy oglądając to, prawda? Myślę, że tak. Poza tymi oczywiście momentami, kiedy się nie dało bawić, bo właśnie panowie przesadzili. Oni mają taką tendencję niestety, to było bardzo widoczne w ostatnich odcinkach Sherlocka i to jest niestety tutaj też widoczne i to mnie irytuje, że przesadzają. To jest przefajnione. No, niestety film jest przefajniony, tak przefajnione, że kiedy mają nas straszyć, to właściwie aż się już nie chce oglądać. Ale generalnie bardzo ciekawy, nowatorski, odważne spojrzenie na Drakulę. Trzyodcinkowy serial Drakula, który można oglądać, to też powinniśmy powiedzieć, na Netflixie. Tak, dokładnie. Warto się skusić na Drakulę i to obejrzeć. Do następnego razu. Do zobaczenia. Do zobaczenia.